Thank you. Dzień dobry Państwu. My również witamy w imieniu organizatorów, ale również witamy w imieniu naszego zespołu Cracovia Polish Dancers of Boston. We also would like to thank you and wish to greet all of you on behalf of our organization Cracovia Polish Dancers of Boston. Chcielibyśmy Państwu przedstawić część członków naszego zespołu w przepięknych strojach regionalnych pochodzących z różnych zakątków Polski. I chciałabym, żeby każdy uczestnik powie jednym słowem, skąd ten strój pochodzi, przedstawi się. I zaczniemy od samej góry. Czy możemy prosić tutaj? We're going to showcase just a little bit of all the different costumes from the regions of Poland. Each member is going to just, in a couple of words, one or two, just say where their costume is from. Wschodni Kraków. Jestem Krakowia. Kujawia, Koberyk. Czeszyn. Krakowia. Nowe Sądeckie. Kurpie. Kraków. Śląsk Cieszyński. Rzeszów. Ja mam na sobie strój wielkopolski. I'm proudly wearing wielkopolski kostium. To, co Państwo widzicie tutaj, na tej scenie, to nie są tylko kostiumy, to nie są tylko tańce, ale to jest część naszej historii, historii Polski. What you see here on this stage is not only our Polish costumes or our music, it's also our history, part of our history. Nie muszę dzisiaj przypominać, że to, co świętujemy, to świętujemy stulecie odzyskania niepodległości po ponad 120 latach niewoli. We don't have to remind you that what we are celebrating today is not only the 100 years of independence of Poland, but also 100 years after, over 120 years of captivity. Podczas tej niewoli nasz język polski, kultura, sztuka, nasze tradycje, nasze obyczaje nie tylko były zakazane na terenie zaborów, ale były wściekle tępione przez zaborców. During this slavery, not only was our language, Polish language, the literature, art, music and traditions, they were not only banned, they were also actively and horribly suppressed by the partitioners. Ale drodzy Państwo, my tu dzisiaj stoimy. My tu dzisiaj stoimy w polskich strojach, mówiąc po polsku. But here we are standing today in Polish costumes, speaking the Polish language. Było to możliwe dlatego, że polski naród dysponował jedną z najpotężniejszych i najbardziej mocnych broni, jaką ma każdy naród, swoją własną kulturą. This is thanks in part to one of the most powerful defenses that Poland has, and that is their culture. Zrozumieli to bardzo wcześnie ówcześni wielcy artyści, tacy jak Chopin, tacy jak Moniuszko, którzy sami rozkochali się w polskiej kulturze ludowej. Very early on this was realized by very many famous people, including Chopin, Moniuszko and very many other people who were absolutely in love in Polish folk culture. Ja Państwu na sam koniec przeczytam fragment słynnej książki chłopów, równie słynnego autora, Raymonda. Fragment opisujący niesamowity sposób jeden z naszych tańców narodowych, Krakowiaka. And at the end I'm gonna read to you the fragment of the very famous book Chłopi by Raymond, very famous Polish author. The fragment describing one of the Polish national dances, describing with beauty, power,
with such a vibrant rhythm that always leaves me absolutely speechless. And a little bit warning, this fragment will be in Polish. I tańcowali owe krakowiaki drgliwe, baraszkujące ucinaną brząkliwą nuchą i skokliwymi przyśpiewkami sadzone, jako te pasy nabijane, a pełne śmiechów i swawoli, pełne weselnej i bujnej, mocnej, zuchwałej młodości. Dziękujemy Państwu. I na sam koniec chcielibyśmy się podzielić też taką małą nowiną. Nasz zespół również świętuje wielkie wydarzenie, ponieważ w tym roku obchodzimy 80-lecie naszego zespołu, jednego z najstarszych zespołów w Stanach Zjednoczonych. 18th anniversary of our group, Krakowia, Polish Dancers of Boston. Thank you. Dziękujemy bardzo. Krakowia Dancers of Boston. Yes, last opportunity for the photo. We don't always have them in such a big group, so please take opportunity. It's a historic picture by now. Dziękujemy bardzo Krakowiakom. W tej chwili będzie... Przechodzimy do wspólnego śpiewania, ale żeby Państwu nie zaschło w gardłach, to został otwarty bar i Państwo Małgorzata i Piotr Gubała są wolontariuszami tam, więc proszę się zaopatrzyć w coś do przepłukiwania gardeł, a teraz nasze promyki pokażą, na co je stać.